Państwa bardzo serdecznie na finale Miss Egzotica 2014. Ja nazywam się Serafina Ogończyk-Mąkowska. Wspólnie z Omenaa Mensah będziemy Państwu towarzyszyć podczas dzisiejszego wieczoru. Za chwileczkę zobaczą Państwo 13 pięknych finalistek i myślę, że już pora, aby zaprezentowały się przed Państwem w pierwszej odsłonie. Zapraszam serdecznie. Pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning.
Alfia Absaliamowa, Kazachstan. Z numerem 2 Amira Elili, Tunezja. Z numerem 3 Karolina Łanowiecka, Kuba. Z numerem 4 Analieser Ferran, Kuba. Z numerem 5 Michelle He, Chiny. Z numerem 6 Laura Rice, Angola. Z numerem 7 Jenny Torres, Kuba. Z numerem 8 Hanna Papaniuk, Białoruś. Z numerem 9 Patrycja Wiktoria Kąsek, Arabia Saudyjska. Z numerem 10 Magdalena Ho, Wietnam. Z numerem 11 Manuela Marsal Kabitango, Angola. Z numerem 12 Marta Ousu, Ghana. Z numerem 13 Angelika Anozie, Nigeria. Witam Państwa bardzo serdecznie. Brawa dla naszych pięknych, proszę Państwa, finalistek. Witam oczywiście na konkursie Miss Egzotica 2014. Przed momentem mieliśmy okazję zobaczyć 13 pięknych, wyjątkowych kobiet, a za chwilę będziemy mieli szansę wyłonić z nich tą najbardziej wyjątkową dla nas tutaj w Polsce. Co jest warte podkreślenia na samym początku, to to, że jury nie tylko brało pod uwagę i nie tylko będzie brało pod uwagę walory oczywiście wizualne naszych kandydatek, ale znacznie więcej, na co też chciałabym zwrócić Państwa szczególną uwagę. Omenaa, mam wrażenie, że blado przy Tobie wypadam. No, niewątpliwie. Zobaczyliśmy nasze ambasadorki, a teraz zobaczymy, jak występują w filmie. I ode mnie, proszę Państwa, jedna prośba. Rozmawiałam z dziewczynami na backstage'u, one są bardzo zdenerwowane i te Wasze brawa, powiem szczerze, takie trochę chyba bez obiadu były, ja nie wiem, więc bardzo bym prosiła nagradzać dziewczyny gromkimi brawami, na pewno doda im to trochę otuchy. Dziękuję. Tak, dziewczęta nie mają doświadczenia w wystąpieniach publicznych, to jest ich pierwszy występ sceniczny. I tak naprawdę no, mają już go w tej chwili za sobą, więc myślę, że zasłużyły na brawa z Państwa strony. Jeszcze raz nagrodźmy je brawami, a przed Państwem film, na którym dziewczęta będą się wypowiadały. Salam, menim atım Alfiya, men Polshaga oquwga keldim. Özüm Qaraganda oblasından, Qarqaral qalasından bolamın. Witam Państwa, jestem z Kazachstanu, przyjechałam do Polski na studia.
Kocham Polskę, bo bardzo dużo dobrych dla mnie ludzi. Dziękuję. Aslema ismi Emira Lili. Właśnie powiedziałam, nazywam się Amira Elili po tunezyjsku, ponieważ pochodzę z Tunezji. Mieszkam w Polsce, odkąd mam 3 lata i bardzo lubię Polskę, kocham Polaków, są bardzo mili i pozdrawiam serdecznie wszystkich. Hola, me llamo Karolina, tengo 20 años. Jestem w połowie Polką, w połowie Kubanką, ale urodziłam się tutaj w Polsce i studiuję tutaj na pierwszym roku, na studiach azjatyckich. I to, co mi się podoba w Polsce, to jest to, że Polska się otwiera teraz bardzo na różne kultury i naprawdę jest tutaj bardzo dużo ciekawych możliwości. Hola a todos, nazywam się Annalise Ferramenokal. Pochodzę z Kuwy, mam 17 lat. Lubię Polskę, ponieważ część mojej rodziny pochodzi stąd. Interesuję się jogą i wschodnimi tansami. I bardzo przepraszam, jeżeli mam taki głos, ponieważ jestem chora. Michał, nazywam się Michelle He. Moi rodzice pochodzą z Chin, ale urodziłam się w Warszawie, dlatego czuję się tutaj jak w domu. Kocham Polskę za to, że mnie przyjęła z otwartymi rękoma, że mogłam się tutaj wychować i poznać fantastycznych ludzi. Dzięki chłopakowi poznałam świetną tradycję oraz kulturę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Nazywam się Laura Reis. Mój tata pochodzi z Angolii, lecz moi rodzice poznali się w Bremen w Niemczech. Mieszkam teraz w Polsce, co mnie bardzo cieszy. Kocham Polaków za to, że są tacy radośni, uczciwi. W ogóle są najwspanialszymi ludźmi na świecie i pragnę pokoju. Pragnę pokoju na świecie. Cześć, mam na imię Jenny Torres, pochodzę z Kuby. Mieszkam w Polsce 6 lat i jestem bardzo szczęśliwa, że ten kraj otworzył dla mnie drzwi, aby pokazać moja kultura i wszystko to, co mam od mojej latynoskiej strony. Jestem bardzo szczęśliwa, że jestem w Polsce, tutaj znalazłam drugi dom i macie proste pozdrowienia od Kuby dla wszystkich Polaków. Witam Państwo, nazywam się Hania, mam 21 lat, jestem z Białorusi. Kocham Polskę za kulturę, za bardzo pozytywnych ludzi, że mam możliwość tu uczyć się. Interesuję się sportem, tańcami, muzyką. Pozdrawiam wszystkich, poproszę głosować na mnie. Dziękuję. Salam alejko, cześć. Nazywam się Patrycja Wiktoria Kąsek. Urodziłam się w Polsce, mam korzenie polsko-arabskie. Kocham Polskę za gościnność, za ludzi, za kuchnię śląską. Kocham zwierzęta i lubię grać na gitarze. Pozdrawiam wszystkich, głosujcie na mnie. Cześć! Xin chào, witam Państwa. Mam na imię Magda. Z pochodzenia jestem Wietnamką. Dlaczego kocham Polskę? Przede wszystkim za wspaniałych ludzi, za możliwość rozwoju oraz przede wszystkim za pyszne jedzenie, do którego mam słabość. Jako że urodziłam się w Polsce, traktuję ją jak własną ojczyznę. Pozdrawiam wszystkich. Bom dia, nazywam się Manuela Marcel Capitango, jestem 50-50 Angolką i Polką. Kocham Polskę za moją mamę i jej przepyszną kuchnię, a także za to, że mogę w tym kraju promować taniec z Angolii kuduro, co oznacza twardy tyłek. I mam nadzieję, że będzie okazja zobaczyć mnie w akcji. Cześć, nazywam się Marta Owusu. Mój dziadek pochodzi z Gany, jednak ja urodziłam się w Polsce i jestem Polką. Kocham ten kraj za kulturę, dlatego że tutaj się urodziłam i wychowałam. I serdecznie zapraszam wszystkich obcokrajowców, żeby tutaj przyjechali. Na pewno zostaniecie dobrze przyjęci. Nazywam się Angelika Anozie. Jestem w połowie Polką, a w połowie Nigeryjką. Kocham Polskę ze względu na to, że mieszkają tutaj moi najbliżsi, rodzina, przyjaciele, a także znajomi. Ze względu na to, że mogę rozwijać swoją pasję, którą jest śpiewanie, a także ze względu na pyszne jedzenie. Proszę Państwa, okazuje się, że w tym wyjątkowym dniu najwięcej jest miłości. Miłości do Polski, co mnie akurat bardzo cieszy. Miłości do Polski i w tej edycji wszystkie dziewczęta wyjątkowo mówią po polsku. Ach, ta Polska. Cudowna. Proszę Państwa, ale nie dlatego, ja może jeszcze powiem, że nie dlatego, że jest to ich rodzimy język, tylko po prostu się go nauczyły. I myślę, że takim przykładem Polki, mogę tak powiedzieć. Dzisiaj tak Davina Reeves powiedziała podczas wywiadu w telewizji polskiej, że czuje się Polką. Miss Nowego Jorku, która dzisiaj z nami tutaj jest, nauczyła się języka polskiego
w ciągu roku. Także będą Państwo mieli okazję dzisiaj nie tylko Davinę zobaczyć, ale także jej posłuchać. Teraz, proszę Państwa, chciałybyśmy przedstawić osoby, głosami których dziś wyłonimy tę najpiękniejszą, egzotyczną dziewczynę, czyli nasze jury. Przed chwileczką wspomniana już Davina Reeves, Miss Nowego Jorku. Witamy. Witamy również bardzo serdecznie panią Annę Kalatę, polityk, ekonomista, minister pracy i polityki społecznej w dwóch rządach. Pan Krzysztof Sajnuk, gospodarz dzisiejszego miejsca, Blue City. Pan Krzysztof Cezary Buszman, poeta. Poeta, felietonista. Pani Joanna Baranowska, Imperial Store. Pan Rafał Hrabkowicz, Pacola Rente. Pan Michał Krzywiak, Stawiori. Pani Monika Dudkiewicz, Sagafredo Zanetti, witamy. Pan Wojciech Rykalski, Woda Naturalna. Pani Ewa Wrzesińska, Vipera Cosmetics. Pan Piotr Myszkowski, fotograf. Pan Miłosz Stanisławski, Soundgarden Hotel. Daniel Wrocławek, Telewizja Warszawa. Łukasz Jurczak, Wirtualna Polska. Tomek Puzon, Yamaki Karateka, witamy. Pan Ata Batuar, Desperado London Fashion Shows. Pan Dariusz Stokowski, Alu Profi. Witamy serdecznie. Pan Tomasz Cichowski, Terra Vita. Pan Mariusz Łazowski, Mewa Fashion. Pan Przemysław Strusiński, również Mewa Fashion. Pan Mariusz Pudzianowski, przewodniczący jury. Ponownie, podobnie jak w roku ubiegłym, przewodniczący jury Mariusz Pudzianowski. Także jak widzimy, grono jurorów jest szerokie, co myślę gwarantuje trafny wybór. Natomiast teraz, proszę Państwa, chciałybyśmy zadowolić tę żeńską część widowni i zaprosić Państwa na wyjątkowy pokaz mody marki Paco Lorente. Paco Lorente to marka pełna pasji i już wkrótce, bo 7 marca, zapraszamy wszystkich Państwa na otwarcie sklepu właśnie tutaj w Blue City. Marka to oczywiście odważne kolory dla mężczyzn, również inspiracje najnowszymi trendami w modzie. To z jednej strony taki styl trochę casualowy, z drugiej strony bardzo, bardzo elegancki. Więc tak naprawdę, drogie panie, obserwujcie tę scenę, bo za chwileczkę nią zawładną wspaniali mężczyźni i odsłonią to wszystko, co Paco Lorente ma ciekawego do zaoferowania. Tak, ja jeszcze może dodam, że Paco Lorente to polska marka o bardzo mocnym fundamencie, kierująca się silnymi wartościami, o czym świadczy imponująca dynamika rozwoju sieci salonów. W ciągu 3 lat powstało ich aż 30, a w bieżącym roku będzie kolejnych 15. Osoby, które uwielbiają nosić Paco Lorente, to m.in. Radosław Majdan, przedstawiciel reprezentacji artystów polskich, DJ Adamus. A więc proszę Państwa, tutaj mężczyzn, którzy wybierają właśnie tę markę, jest sporo. Mam nadzieję, że tym pokazem zachęcimy innych. Tak, mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. To wkłada na siebie więc właśnie tego. Więc aby nie przedłużać, przed Państwem Paco Lorente. Ooh.
To był pokaz marki Paco Lorente. Brawa, oczywiście jak najbardziej się przydadzą. Proszę Państwa, za chwileczkę pojawią się nasze finalistki w kolejnej odsłonie. Bardzo ładne, już mogę zdradzić, ale zanim to nastąpi, chcielibyśmy pokazać Państwu film, w którym zobaczymy, jak wyglądały eliminacje, przygotowania, a także przypomnimy Miss Egzotica 2013, która teoretycznie jeszcze cały czas rządzi, czyli Ninę Kozieracką-Muteba. Zapraszam na film. Jak zawsze bardzo egzotycznie, kolorowo i zmysłowo. I teraz na tej scenie też tak, proszę Państwa, będzie, dlatego że nasze finalistki pojawią się w pokazie marki Imperial. To włoska marka, która tak naprawdę ofertą dociera do zarówno dojrzałych kobiet, jak i tych trochę młodszych. Najnowsza kolekcja już tej wiosny oczywiście w sklepach. No i propozycje to trochę ekstrawagancji, nowoczesności, ale z drugiej strony tradycyjnie trochę też klasyki. Zatem zapraszam, moje drogie, tutaj na scenę, tym razem odsłona włoskiej marki, firma Imperial.
Kobieta Imperial, proszę Państwa. Jeszcze raz jakieś brawa się przydadzą. Ja wiem, że to męczące, ale naprawdę mocno też wspierające. Słuchajcie, tak, moi drodzy. Zobaczyliśmy dziewczęta już w dwóch odsłonach. Zobaczyliśmy, usłyszeliśmy na filmie, więc myślę, że pora usłyszeć, jak dziewczęta brzmią na żywo, jak reagują na pytania, które za chwileczkę będą zadawać im jurorzy. No właśnie, powiem Wam szczerze, one się najbardziej stresują tej właśnie części dzisiejszego wieczoru, czyli tych torpedujących pytań od naszego jury. Więc proszę, szanowne jury, żeby w miarę łagodnie podchodzili do naszych kandydatek do tytułu Miss Egzotica 2014. Każda z dziewczyn za chwileczkę tutaj do nas podejdzie, wylosuje jurora, który szanowni zada jurorzy, jej pytanie. Myślę, że my wskażemy jurora. Szanowni jurorzy posiadają kartki z numerami dziewcząt. Każda z dziewcząt wybierze jurora i wówczas Państwo, mając numer i nazwisko finalistki, ambasadorki, zadadzą jej pytanie, które widnieje przy jej nazwisku. To możemy zaczynać, myślę. Zatem zapraszamy już teraz. Alfia Absaljamowa, Kazachstan. Zapraszamy Cię, moja droga. Witamy. Dzień dobry. Kogo sobie wybierasz? Kto miałby zadać Tobie pytanie? Pani Davina Reeves. Alfia, jaka jest różnica między życiem w Polsce a Kazachstanem? Powiedz mi. No, myślę, że tak, jedyną różnicą między Polską a Kazachstanem teraz dla mnie jest to odległość. Kilometry między Azją a Europą. Aha. Między moim domem i tym miejscem, gdzie teraz jestem. Aha. I podoba Ci się tutaj? Oczywiście, że tak. Oczywiście, jestem teraz że z Wami. Bardzo brawa, dobrze. Proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To była z numerem pierwszym Alfia Absaljamowa z Kazachstanu. A teraz zapraszamy ambasadorkę z numerem drugim, Amirę Elili z Tunezji. To może Pan Przewodniczący zada pytanie Panie Mariuszu? Amirze. Widzę, że jesteś ładną kobietą, no to zadam Ci takie może pytanie, nie takie, jakie tutaj widzę. Jak powinna zachowywać się prawdziwa dziewczyna z klasą i zasadami, żeby traktowano ją jak damę? Dobrze, więc witam wszystkim. Tak. Kobieta powinna zawsze się uśmiechać, wyprostowana, dobrze wyglądać, dobrze rozmawiać i nie wiem, zaskoczył mnie Pan z tym pytaniem. No, jeszcze brakuje inne było troszeczkę. Pytanie, ale zaraz je zadamy, nie denerwuj się, też ono padnie. No to może następne. To następne pytanie. Jak przekonać Polaków do obcokrajowców? Tak, więc wiemy, że za komuny pracy za bardzo nie wyjeżdżali, więc teraz proponuję, póki ceny są tanie, wyjeżdżać jak najbardziej, poznawać nowe kultury, nowych ludzi i się do nich też dostosowywać i być otwartym dokładnie i... No i to wszystko w zasadzie, dziękuję. Czyli to są podróże, jeszcze raz podróże, kształcą. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo, to była z numerem drugim Amira Elili z Tunezji. A teraz kandydatka numer 3 to Karolina Łanowiecka-Kuba. Zapraszam. Karolino, kto powinien jakiegoś... Tobie zadać pytanie? Może pani Davina? Nie, słuchajcie, myślę, tak nie może być. Będzie najczęściej wskazywana. Myślę, że Davinie damy chwileczkę odpocząć. Pani Ania. I poprosimy pana Rafała z Paco Lorente. Tu jest napisane, że dlaczego Polakom łatwo dogadać się z Kubańczykami? Myślę, przede wszystkim jest to mentalność Kubańczyków. Jak się z nimi rozmawia, ich uśmiech. Mogę na przykład na mojej przykładzie mojej mamy, jeżeli ona po prostu rozmawia z kimś, po prostu promienieje, to zaraża tą energią, to po prostu widać. Jest taka łatwość w dogadywaniu się. Może dlaczego, że dobrze tańczycie, wychodzi na to, tak? Że my też jesteśmy tacy zawsze uśmiechnięci, otwarci. Tak, to jest naturalne po prostu, że się cieszą z życia, nie potrzebują tylu rzeczy jak my, Polacy i no właśnie o to chodzi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. To była Karolina. Dziękuję uprzejmie. Teraz z numerem 4, Analiser Ferran z Kuby.
ja myślę, może ja wskażę jurora, może pan prezes Dariusz Stokowski z firmy Aluprofil. Bardzo proszę, panie prezesie. Witam. Witam państwa. Powiedz mi, bardziej się czujesz Polką czy Kubanką? Ja uważam, że na 100% za Kubankę i tak będzie zawsze, ponieważ moje korzenie pochodzą z Kuby. Ale wiem, że nie mam tak wygląd jak Polka. Nie przejmuj się, ja też. Tak, ale skoro mieszkam w Polsce od 3 lat, uważam, że Polska jest dla mnie jak mój drugi kraj. Brawo, proszę państwa. Dziękujemy bardzo. Super. Dziękujemy. A teraz zapraszamy z numerem 5, Michelle He z Chin. Witaj, Michelle. Witam, dzień dobry. Czy masz jakiegoś ulubionego jurora, od którego chciałabyś usłyszeć pytanie? Możesz wskazać. To może chciałabym prosić panią Annę Kalatę. Pani Ania Kalata zada teraz pytanie. Witam serdecznie. Cześć, Michelle. Czy przydarzyły ci się jakieś śmieszne sytuacje związane z twoim pochodzeniem? Jedna była strasznie śmieszna, ponieważ wyjechaliśmy ze znajomymi i poszliśmy spać. Następnego dnia obudziłam się i przyszłam po pokoju. Zauważyłam, że znajomi dziwnie na mnie patrzyli, bo się okazało, że oni myśleli, że ja lunatykuję, bo miałam zamknięte oczy, a tak naprawdę miałam tego przymrużone i byłam... A tak naprawdę miałaś otwarte, tak? A to ciekawa przygoda. Czyli jak słyszeli państwo, no wyjątkowa uroda czasami potrafi... Tak, no Michel z lekkim przymrużeniem oka tak. Odpowiedziała na to pytanie, także dziękujemy bardzo. Z numerem 5 Michel He, a teraz zapraszamy Laurę Rajs. Z numerem 6. To może ja wybiorę dla ciebie. Zapraszam o zadanie, proszę o zadanie pytania panią prezes Vipera Cosmetics. Czy zetknęłaś się w Polsce z rasizmem? Jest pytanie i rozszerzone, co możemy zrobić, żeby wyeliminować to zjawisko? W sumie w Polsce nie spotykałam się zbytnio z rasizmem, zdarzyło się to kilka razy, jednak wiem, że problem jest, dotyka moich przyjaciół i właśnie dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj, wykonujemy swój pierwszy krok, żeby pokazać społeczeństwu, że jesteśmy, że różnorodność jest piękna, a inność jest ciekawa. Brawo, proszę państwa. Dziękujemy bardzo, dziękujemy Lauro. A teraz zapraszamy z numerem 7 Jenny Torres z Kuby. Przywitajmy Jenny Torres z Kuby. To może ja poproszę. Poproszę pana prezesa Przemysława z firmy Mewa Fashion o zadanie Jenny pytania. Jak reprezentujesz w Polsce swój kraj i kulturę? Dobry wieczór. Wszyscy wiemy, że Kuba jest synonimum ron, muzyka, taniec, piękne kobiety i też miłość. Akurat ja nie palę, nie piję, ale tańczę. Słuchajcie, od kiedy jestem z Polsce, spróbowałam reprezentować moja kultura i założyłam zespół taneczny, który reprezentuje wszystkie tańce kubańskie. Też projektuję sama wszystkie stroju, bo chciałam, że tego, co ja pokażę, był 100% kubański. I oczywiście, że na każdy krok tańca ja zakładam moje serce, aby pokazać tutaj w Polsce, że jeszcze masz kawałeczkę Kuba w Warszawie. Dziękujemy bardzo. My mamy dzisiaj tutaj aż 3 reprezentantki Kuby, więc mamy nawet nie troszeczkę, ale troszeczkę więcej niż troszeczkę. Dziękuję bardzo. Kolejna finalistka z numerem 8, tym razem to Hanna Hapaniuk, Białoruś. Dobry wieczór państwu. Możesz wskazać jurora, który mógłby zadać sobie pytanie. O, zobacz, tam się ktoś zgłasza, zobacz. O, Tomasz. Proszę pana. Proszę bardzo. Pan Tomasz. Puzon, Yamaki, karateka, za witam, chwileczkę witam zada serdecznie. Jakieś nokautujące pytanie. Tak, ja tu mam ściągę, ale to jest zbyt proste. Po pierwsze,
Co myślisz, że Polacy... Ale obiecywaliście, że nie będziecie stresować dziewczyn. Ja zawsze bardzo proszę. Ja zawsze jak obiecuję, tak jest na odwrót. One się nauczyły na pamięć odpowiedzi. Wiem, więc zadam pytanie numer jeden, pomocnicze. Co myślisz, że Białoruś i Polska ma wspólnego? Jesteśmy po pierwsze Słowianie. My Słowianie. Tak. Mamy wspólną granicę, mieszkamy blisko siebie. Mamy ładnych dziewczyn. Piękne. Podobny mamy język, kochamy spędzać czas wolny z rodziną i jesteśmy... Czyli dobrze czujesz się w naszym kraju tutaj, tak? Dobrze. No to mam drugie pytanie, czy myślisz poważnie o tym, że Polacy potrafią dyskryminować innych? Nie, ja tak nie myślę. Brawo. Bardzo dobra odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dzięki. Lekkie zawahanie, spojrzenie na Tomka, nie myślę. Ale chyba myślę, że ocena 5 plus możemy tak, dziękujemy bardzo, spokojnie. To była Hania Hapaniuk, a teraz z numerem 9, Patrycja Kąsek, Arabia Saudyjska. Ja myślę, że pytanie Patrycji zada gospodarz dzisiejszego miejsca. Proszę sięgnąć, pan Krzysztof. Przepraszam, przegapiłem kolejkę. Numer 9, Patrycja Kąsek, Arabia Patrycja, Saudyjska. Dwa pytania, bo wszyscy łamiemy regulamin dzisiaj. Pierwsze łatwe, drugie trudne, dobra? Pierwsze jest, z czego słynie Arabia Saudyjska? Tak. Arabia Saudyjska słynie z wydobycia ropy naftowej. Oczywiście taniec arabski, taniec brzucha, w którym bardzo ważne są delikatne poruszanie rąk. Słynie również z tatuażu, stamtąd pochodzi, z henna. Bardzo mocno podkreślony makijaż oczu oraz Arabki używają różnych olejków po to, żeby ich ciała były gładkie, jak arganowy czy jakiś jeszcze inny. Drugie pytanie jest trudniejsze. Wyobraź sobie cały świat i są wszystkie kraje na świecie i następne miejsce, gdzie chcesz pojechać na wakacje. Jaki to będzie kraj? Myślę, że Nowy Jork. Tak. Brawo, masz co najmniej 4 punkty. Przynajmniej u Dawiny. Dziękujemy bardzo Patrycji. A teraz numerem 10 Magdalena Ho, Wietnam. Ja myślę, że pytanie pani Magdalenie zada pan Michał z firmy Infinity. Czy działa wasz mikrofon, moi drodzy? Witam, działa? Halo, jeszcze halo? Raz? Działa, dobrze. Witaj. Jakie są różnice kulturowe między Polakami a Wietnamczykami? Nie wiem, czy wszyscy słyszeli pytanie, może ja powtórzę. Jakie są różnice kulturowe między Polakami a Wietnamczykami? Myślę, że można to porównać do różnicy między kotletem schabowym a sajgonkami, ale tak na poważnie, abstrahując od banalnych rzeczy, którymi są różnice kulturowe, czyli wygląd, to najważniejszą różnicą pomiędzy Wietnamczykami a Polakami w Polsce jest tradycja i wychowanie rodziców, dzieci swoich. Bardzo dziękujemy. Brawa się przydadzą, jak zawsze. Dziękuję oczywiście. Bardzo. A teraz numerem 11, Manuela Marsal Capitango, Angola. Przywitajmy Manuelę. Witam serdecznie. To może pytanie Manueli zada pan Wojtek z Wody Naturalnej. Manuela, co oznacza kuduro i czy zauważasz tą cechę u Polaków? Kuduro z języka portugalskiego oznacza twarde pośladki, twardy tyłek. Jest to styl tańca, który pochodzi właśnie z Angolii. I oczywiście zauważam tę cechę u Polaków, zwłaszcza u tych, którzy często chodzą na siłownię. Mamy tu kilku takich. Tak, myślę, że u kolejnego jurora parę punktów. Lub też u kobiet, które zwłaszcza w biznesach wiedzą czego chcą i chcą coś osiągnąć, są pewne siebie.
to jak najbardziej. No tak, można mieć... Wszyscy twardy, tutaj są na sali. Dosłownie i w przenośni. Dziękujemy bardzo. To była Manuela z numerem 11, a teraz z numerem 12 Marta Ousu. Z Gany. Ja nie wiem, czy są podobne. Jak siostry. Podobne. Może Marcie zada pytanie pan Miłosz z hotelu Soundgarden. Ale mnie naprawdę nie interesuje to, jakie są różnice między Polkami a kobietami z Gany. Natomiast do tego dołożyłbym jeszcze pytanie, jak Marta oceniasz polską gościnność i w jaki sposób właśnie odnosisz się do tego, w jaki sposób zostałaś przyjęta u nas w Soundgarden Hotel? Ja zostałam przyjęta bardzo dobrze. Wszystkich zapraszam tutaj serdecznie. Obcokrajowców, Polacy naprawdę potrafią się zachować gościnnie. A teraz nawiązując do tego pierwszego pytania. Polki przede wszystkim są piękne, jak można tutaj zauważyć. A temperamenty? Oj, myślę, że ganiki mają gorsze. Ja nie wiem, słuchaj, czy myśmy to ustalały? Ale w sensie gorsze, że lepsze, czy... Kochają po prostu rządzić, prawda? Tak, a przede wszystkim gejniki mają ekstra pupy. Pokażesz? Słuchaj, no nie tak przy wszystkich. Czyli kuduro nie tylko dotyczy Manueli właśnie. Oj nie. Dziękuję bardzo. Dzięki Marta. Dziękuję uprzejmie. To była z numerem 12 Marta, a teraz z numerem 13 Angelika Anozie, Nigeria. Przywitajmy Angelika. Dobry wieczór. Czy upatrzyłaś sobie jakiegoś jurora, czy może ja mam za ciebie wybrać? Niech pani wybierze, bo jeszcze... To ja może poproszę pana Radka z Platinum Cars. Witaj Angelika. Witam. Pytanie jest, jaki rodzaj muzyki jest popularny w twoim kraju? No i chętnie byśmy zobaczyli, jakby zaprezentowała nam kawałek. To może ja też, bo nie wiem, czy wszyscy słyszeli, jaki rodzaj muzyki jest popularny w twoim kraju i może byśmy coś usłyszeli. Oczywiście, więc w moim kraju jest dużo gatunków muzycznych popularnych. Natomiast z racji tego, że mój tata jest chrześcijaninem, to oczywiście mi najbliższe sercu jest muzyka gospel. No i zanucę coś, jasne. Bardzo prosimy, myślę, że prosimy. Ale my nie będziemy z Omeną klaskać. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was blind, but now I found was blind, but now I see. I to proszę państwa, to naprawdę, proszę państwa, to naprawdę było na żywo. Nazywam się Muszelkę, a
W ogóle kocham Polskę. Co sądzisz o wyborach Miss Egzotica? Najwspanialszy konkurs, z jakim kiedykolwiek miałam... Możemy to podsumować jednym słowem, my Słowianie. Tak to właśnie było, proszę Państwa. A my jeszcze teraz chciałyśmy tutaj formalności dopełnić i podkreślić, że za wspaniały wygląd dziewczyn między innymi odpowiadała firma Viperia Cosmetics. Dziewczyny były właśnie wymalowane tymi kosmetykami, szaloną paletą kolorów i Magnetic Play Zone, która właśnie w aranżacji Open Concept z produktami premium tworzy wyjątkowe twarze naszych finalistek konkursu Miss Egzotica. Dodatkowo fryzury dziewczętom przygotowała firma Manama, która oczywiście swój salon posiada również w centrum Blue City. Tak jak widzieliśmy, dbaliśmy nie tylko o stronę fizyczną dziewcząt, ale także o stronę intelektualną, o stronę emocjonalną i duchową. No właśnie, i tutaj Nina Żukowska z firmy Woda Naturalna przeprowadziła seminarium zatytułowane Twój codzienny rytuał piękna. A o tym, jak wytyczać i realizować ambitne cele, mówiła dziewczętom Anna Kalata. Natomiast o zachowaniu przy mikrofonie pan Lech Nowicki z Telewizji Polskiej. No i dziewczyny sobie całkiem nieźle poradziły po tym szkoleniu, pan powiem z firmy szczerze. Widget opowiadał o tym, jak zachować długowieczność w zdrowiu, a o umyśle jako głównym mechanizmie kreowania i realizacji celów był ten temat był zaprezentowany przez pana Pawła Stańczuka z Business Center Club. Te osoby, które oczywiście też wpływały swoim bytem na to, jak dziś wypadają nasze finalistki. My byśmy w tym momencie chciały pewnie po raz kolejny, honorować, wyróżnić firmy, osoby, które co roku współtworzą ten projekt, są z nami już od kilku lat. Na początek to partnerzy już uczestniczą w projekcie Miss Egzotica. Chcielibyśmy serdecznie podziękować partnerom, którzy po raz kolejny wspierają nas w organizacji projektu. Także serdecznie zapraszam gospodarza dzisiejszego wieczoru, pana Sajnuga. Zapraszam serdecznie, panie dyrektorze. Pana Tomasza Cichowskiego z firmy Teravita.
pana Atem Batuara, prezesa Fashion Shas, pana Dariusza Stokowskiego, prezesa Alu Profil, pana Michała Krzywiaka, Stawiori, Miłosza Stanisławskiego ze Soundgarden Hotel. Ale panowie, troszkę na środku bym prosiła. Bardzo proszę, panowie do środka. Bardzo proszę. Panowie, proszę, zapozujcie fotografom do zdjęć. Ata z synem. Bardzo ci dziękuję. Ata jest z nami już od wielu lat w różnego rodzaju projektach. Bardzo ci dziękuję. Widzimy, że młody rośnie. To są firmy, to są osoby, które wspierają nas po raz kolejny. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Wszystkim panom. A teraz na scenę chcielibyśmy zaprosić firmy i osoby, które w tym roku przystąpiły do projektu, także je wyróżnić. Na scenę zapraszam panią Joannę Baranowską z Imperial Story. Zapraszam. Pana Przemysława Pstrusińska, Mewa Fashion. Pana Przemysław Pstrusińskiego z Mewa Fashion. Zapraszamy serdecznie, panie prezesie. Rafał Rogalski, Arskul, Rafał Hrabkowicz, Paco Lorente. Wojciech Rygalski, zapraszamy Woda Naturalna. Serdecznie wszystkich na scenę. Pani Ewa Wrzesińska, Viperia Cosmetics. Pani Aneta Czajka, Zyna, Radosław Madziąg, Platinum Cards. A także pana Piotra Myszkowskiego, Myszkowski Commercial and Fashion Photography. I Łukasz Jurczak, Wirtualna Polska. To proszę państwa partnerzy projektu Miss Egzotica 2014, którzy w tym roku postanowili nas wesprzeć swoimi działaniami. No i mamy nadzieję, że zostaną z nami w kolejnych latach. Przypomnę, że w przyszłym roku mały jubileusz, bo to już 5. edycja konkursu Miss Egzotica. Pani Joanna Baranowska, Przemysław Strusiński, Mewa Fashion, Rafał Rogalski, Ares Kur, Rafał Hrabkowicz, Paco Lorente, Wojciech Rykalski, Woda Naturalna, Ewa Wrzesińska, Viperia Cosmetics, Aneta Czajka, Zyna, Radosław Madziąg, Platinum Cards, Piotr Myszkowski i Łukasz Jurczak. Jest okazja do zrobienia zdjęć, także może pójdźmy śladami pana Krzysztofa z Blue City i wydajmy jakiś okrzyk zadowolenia. Tak. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy państwu. A teraz proszę państwa, za chwileczkę na tej scenie zobaczymy nasze finalistki w pełnej odsłonie, dosłownie. Ale żeby nadać intymności temu wszystkiemu, co się tutaj wydarzy na ciałach naszych finalistek, będą okrycia wierzchnie i to nie byle jakie, bo będą to piękne futra od firmy Arskutur, której wyroby noszone są w najbardziej ekskluzywnych miejscach nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Firma z wieloletnią tradycją o uznanej pozycji, potwierdzonej przez wymagające i zamożne klientki. Tak, ale podobno futra najlepiej nosi się na gołe bądź nieco mniej osłonięte ciało. Dziewczęta zostaną przed państwem odsłonięte w bieliźnie Mewa Fashion. Mewa Fashion to polski producent ekskluzywnej bielizny dziennej i nocnej, a historia firmy sięga aż 60 lat. Obecnie Mewa Fashion jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm bieliźniarskich w Polsce, a także w Europie. Oprócz działalności produkcyjnej firma świadczy usługi projektowe i handlowe, a także zajmuje się dystrybucją towarów obcych. Produkty własne Mewa Fashion rozpoznawalne są pod markami Mewa, Visti, Lucat oraz John Bradley. Kolekcje autorstwa znanych projektantów doceniane są na licznych właśnie krajowych, a także zagranicznych targach mody. Główne kierunki eksportu ich wyrobów to m.in. Francja, Rosja, Czechy, Słowacja, Szwecja, a także Ukraina.
Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie do pokazu Arskur oraz Mewa Fashion. We'll be right back.
Mam nadzieję, że się podobało, proszę Państwa. No. Super, dziękuję. Widzę, że Nowy Jork tutaj mocno agituje. Jestem zadowolona i szczęśliwa. Proszę Państwa, chciałabym bardzo teraz gorąco zachęcić jury do już wybierania powoli swoich typów, bo powoli zbliżamy się do finału dzisiejszej uroczystości, czyli już niebawem wybierzemy Miss Egzotica International 2014. Również chciałam nadmienić, że organizatorem dzisiejszej gali jest biuro Miss Egzotica International, firma Showbiz, a partnerami głównymi czwartej edycji Miss Egzotica International jest m.in. Blue City, a także partnerami są... Ja może się wtrącę, że nie między innymi, ale jest to partner główny Miss Egzotica 2014, partner... Jest to miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy, Blue City, także dziękuję serdecznie jeszcze raz. Tak jak Serafina powiedziała, partnerem głównym jest Blue City. Oprócz tego mamy całą listę również jakże ważnych partnerów i teraz pozwolę sobie ich wszystkich odczytać, a jury oczywiście zachęcam gorąco do oddawania już głosów na wybrane, ulubione, najpiękniejsze, najbardziej wyjątkowe właśnie dla Państwa kandydatki naszego dzisiejszego konkursu. Zatem, wracając do tematu partnerów dzisiejszego wieczoru, Imperial Store. Mewa Fashion S.A. Arskur. Paco Lorente. Staviori. Desperado London. Terra Vita. Sagafredo Zenatti. Partner kawowy. Woda naturalna. Sakura. Robert Sowa i przyjaciele, Gastro Magic wypożyczalnia, Vipera Cosmetics, Manama, Sound and Garden Hotel, Alu Profil, Design for Rent, Zyna, Platinum Cars, Widget, Business and Beauty, Telewizja Warszawa, Myszkowski Net, Commercial and Fashion Photography, Pomaganie jest trendy, Wirtualna Polska, Facet Wirtualna Polska. I oczywiście cały czas przeżywamy konkurs Miss Egzotica International 2014, proszę Państwa. No właśnie, to teraz pozostaniemy sobie w tym bardzo egzotycznym nurcie i na scenie pojawi się wyjątkowy gość. Mieliśmy już trochę muzyki, teraz będzie jej jeszcze więcej. To człowiek, który urodził się w Nowym Jorku, ale jednak wybrał polskie klimaty. Jego niesamowity głos zawładnął programem Fabryka Gwiazd. Współpracował z takimi polskimi gwiazdami jak Kaja czy też Natalia Kukulska, a dziś pojawi się na tej scenie i zaśpiewa dwie swoje autorskie piosenki, Another Day, a także przebój I Like You, Me Too. Zapraszam, proszę Państwa, Nick Sinclair. Przywitajmy go brawami. Właśnie się zastanawiam tylko, czy ten mikrofon to jest odpowiedni, żeby śpiewać? Dobrze, to oddaję go tobie, proszę. Dzięki. A jednak nie, czułam coś. Hello, 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 ladies and gentlemen. Witam i witam Państwo. Więc ja też jestem, tak, jestem obcokrajowym i tutaj się, no, jestem Mr. Exotic. No i naprawdę, Polska jest cudowny kraj, świetny kraj. Ja mogłem spełnić swoje marzenie tutaj, więc dzięki wam za to. No i po prostu idziemy z muzą, tak? Tak. If you woke up this morning, let me see your hands in the air. Come on, y'all. Hey, now if you're going through something and you're feeling like nobody cares, go. Oh, don't forget all the good things. Don't forget who you are. Hey, yeah, so much out there to live for. So
You got everything you need, still breathing. Now you're doing something right, still dancing. Now you're lighting up the night, still standing. Cause inside you got the fight. Everything will be okay. Live to love another day. Oh yeah. Everything will be okay. Live to love another day. Said it was fair, but if you believe in yourself, you can go anywhere. Oh yeah, don't forget all the good things, don't forget who you are. No, 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 so much out there to live for, so much love in your heart. Yeah, yeah, say you're falling, say you're falling, then you can't. Keep on working, keep on working just to get by. You never do it, never do it if you don't try to see. Look around, you got everything you need, still breathing. Now you're doing something right, still dancing. Now you're lighting up the night, still standing. Inside you got the fight, everything will be okay. Live to love another day. Oh yeah. Everything will be okay, live to love another day. Oh, oh yeah. Everything will be okay, yeah. Said it's gonna be alright. Said live to love another day. Oh, oh. Everything will be okay, live to love another day. All right, y'all. Thank you very much. Now, we gonna go in this one. This song right here is called I Like You. This song right here is called I Like You. And it's Valentine's Day too, yes. What do you say to the one you love besides I love you? The first time you met them, you told them, I like you. I like you. Yeah, come on. I like you. Stand up and dance, girl. You gonna dance? Dance, girl. Move your dance. Dance in the pants. Hey! Uh-huh. The way you smile. The way you shine. The way you look at me. So glad you're mine. The way you talk. Come on, y'all. The way you dance. Baby, you put me into a trance. Hey! The way you touch me. The way you smell. For you, I take a trip in and out of hell. Won't tell you lies, cause this is true. You know I'll do anything for you. As simple as that, I like you. Ain't no turning back, I like you. As simple as that, I like you. Yeah, baby, ain't no turning back, oh, I like you. As simple as that, I like you. As simple as that, I like you. Ain't no turning back, I like you. Whoa, I like you. That's right, Blue City, come on. Y'all can dance too, I see y'all there. I see y'all over there, I see y'all over here too. Shake your body, come on. And move it around, hey. The way you smile, the way you shine. The way you look at me, so glad you're mine. The way you talk, the way you dance. Baby, you put me into a trance. The way you touch me, the way you smell. But you won't take a trip in and out of hell. Won't tell you lies, cause this is true. You know I'll do anything for you. As simple as that, I like you. Ain't no turning back, I like you. As simple as that, I like you. Ain't no turning back, I like you.
Bardzo wam dziękuję jeszcze raz na dzisiejsze show. I wielka brawa jeszcze raz dla wszystkich laureatów. I like you, hey, hey, I like you. Come on, come on. Put your hands up in the air, come on. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Come on, put your hands up in the air. We're gonna rock Blue City. Where's that? Where's the person who owns Blue City? Blue City, y'all need to make some noise in here. This is a show going on, all right? The way you smile, the way you shine, the way you look at me, so glad you're mine. The way you talk, the way you dance, I said, baby, you put me into a trance. The way you touch me, the way you smell, with you I'll take a trip in and out of hell. Won't tell you lies, cause this is true. You know I'll do anything for you. As simple as that, I like you. Ain't no turning back, I like you. Can y'all sing with me? Say, I like you. Ain't no turning back. As simple as that, ain't no turning back. Ooh, as simple as that. Ain't no turning back. Hey! As simple as that. Woo! Yeah! Oh, whoa, yeah! I like you. Sibba-dibba, no, 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 no. Sibba-dibba, no, 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 no. Yeah! Oh, I like you. And you and you and you and you and you. And you and you and you and you, you, you. I like it, I like it, I really, really like you. I like you, bardzo wam dziękuję. Dzięki, dzięki. Przepraszam, możesz zostawić mikrofon? O, dzięki. My tak ładnie nie śpiewamy, ale coś chciałbyśmy powiedzieć jeszcze. Bardzo dziękuję. Widzę, że to był Nick Sinclair, proszę państwa. Jeszcze raz brawa gorące dla niego, bo naprawdę dał niezłe show. Dziękujemy tutaj. Bardzo, dziękujemy. Publiczność się roztańczyła. I bardzo dobrze. Proszę państwa, od samego początku dzisiejszego wieczoru podkreślamy, że konkurs ten to nie tylko ocena walorów wizualnych naszych kandydatek, to również konkurs z niesamowitym przesłaniem, z ideologią, która mam nadzieję wszystkim tutaj zgromadzonym się bardzo podoba. To kolorowa i szczytna ideologia związana z tym, żeby być otwartym na świat, żeby ten świat do nas tutaj, do Polski zapraszać i żeby pomagać tym, którym jest nieco gorzej. I w tym momencie chciałabym jeszcze przypomnieć odnośnie projektu dotyczącego adopcji serca, czyli sytuacji, kiedy możemy wesprzeć finansowo dziecko w kraju trzeciego świata, znane z imienia tak, i z nazwiska. Ja może powiem, że współpracujemy z ruchem Maitri, wspieramy akcję adopcję serca, także państwo mogą się dzisiaj przyłączyć do tej akcji. Akcja ta polega na finansowym wsparciu znanego z imienia i nazwiska dziecka w kraju trzeciego świata. Także dzisiaj mogą się państwo stać rodzicami któregoś z państwa dzieci. Jeszcze nie ma dziecka, rękę w górę, ręka w górę. Omena się dzisiaj zdeklarowała, że adoptuje 14. Tylko pan nie ma, naprawdę, wszyscy Omena, tacy? Słyszysz? Powiedziałam publicznie, że zdeklarowała tak, się adoptować 14. Ja dzisiaj adoptuję dwójkę dzieci. Dwójkę? Więc moja Vanessa ja będzie przeszczęśliwa. Ja słyszałam 14. Bardzo sobie mieć ja już rodzeństwo. Mam adoptowanych czwórkę. Wow. To chociaż te wszystkie statystyki poprawimy. Proszę Także państwa. Zachęcamy serdecznie państwa do wzięcia udziału w akcji Adopcję Serca. Adopcja polega na, tak jak już powiedziałam, oczywiście nie jest fizyczną adopcją, to jest tylko zobowiązanie finansowe do wsparcia, do przesyłania co miesiąc naprawdę niewielkiej kwoty, która pomaga ukończyć edukację, która pomaga tak naprawdę przeżyć dziecku w kraju znacznie biedniejszym niż nasz.
po roku czasu od takiej deklaracji dostaje się list od owego dziecka, zdjęcia i dokładnie wiemy, jak to nasze adoptowane dziecko wygląda, w której jest klasie, co u niej czy też u niego słychać. Ja myślę, wiem, do czego teraz pijesz. Serafina, może opowiesz, jak wygląda twój syn. To znaczy tak, to już krąży, widzę, jako anegdota. Można zadeklarować wsparcie finansowe bądź do ukończenia pełnoletności, bądź do ukończenia edukacji. Ja zaznaczyłam, że będę wspierać moje dziecko do ukończenia edukacji. Po roku otrzymałam zdjęcia dorosłego, czarnoskórego pana w wieku znacznie przekraczającym wiek szkolny. Także wszyscy się śmiali, że adoptowałam sobie dziecko. Albo chłopaka. Ale chodzi o to, że tak naprawdę w niektórych państwach, proszę Państwa, trzeciego świata po prostu późno te dzieci, ta młodzież rozpoczyna edukację. W związku z tym takie czasami, może dla nas tutaj zabawne w Polsce sytuacje, ale dla nich myślę, że nie. Dlatego myślę, że adopcja serca... No moral tego taki, że nigdy nie jest za późno na naukę. Nigdy nie jest za późno. Także jeszcze raz gorąco zachęcamy, można wypełnić deklaracje, które są dostępne u naszych hostes. Co roku przy konkursie Miss Egzotica dodatkowo honorujemy osoby, które wspierają ten tak, projekt. Przyznajemy tytuły honorowych ambasadorek Miss Egzotica. Pierwszą honorową ambasadorką Miss Egzotica była właśnie Omenaa. Kto, jak nie ona, idealnie wpisuje się w nasze przesłanie i w to, czym jest nasz projekt. Także w tym roku chcemy wyróżnić dwie dodatkowe osoby. Do tej pory statuetki otrzymały oprócz Omeny Patricia Kazadi, Aleksandra Szwed, Onuh, Byron Cox i Mariusz Pudzianowski. A w tym roku grono honorowych ambasadorów Miss Egzotica poszerzy się o panią Annę Kalatę oraz Davinę Reeves. Ja tylko przypomnę, że pani Anna Kalata jest wiceprezesem Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej. Pani Aniu, jeszcze prosimy chwileczkę wspólnie z Państwem. Obejrzysz za chwilę swoje wystąpienie na ekranie. Przypomnę, że pani Anna Kalata jest prezesem, wiceprezesem Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej, minister pracy i polityki społecznej w dwóch rządach oraz Davina Reeves, którą już mieli Państwo okazję dzisiaj zobaczyć, roztańczona Davina Reeves, Miss Nowego Jorku. Także zobaczmy, co ambasadorki Miss Egzotica mają Państwu do powiedzenia. Projekt Miss Egzotica, gdy pierwszy raz o tym projekcie usłyszałam, od razu wiedziałam, że jest to wspaniały pomysł, jeśli chodzi o Polskę. A już ta czwarta edycja jest doskonałym dowodem na to, że z roku na rok tych sympatyków jednak egzotyki w Polsce przybywa. Okazuje się, że sporo osób przyjeżdża do Polski, zostaje w tej Polsce, mieszka tu, tworzy rodziny. Rodzą się z tych rodzin piękne dzieci, które są z jednej strony egzotyczne, wizualnie, ale bardzo polskie mentalnie. Ja zawsze twierdziłam, że nie ma kobiet pięknych bez pięknych wizualnie, bez pięknej głowy, pięknych myśli, wykształcenia. Więc jakby tutaj te uczestniczki konkursu Miss Egzotica spełniają wszystkie te walory, wszystkie te warunki, bo większość z nich to przecież studentki, osoby, które się rozwijają, kształcą w różnych dziedzinach, a oprócz tego wyglądają bardzo atrakcyjnie. Bo co z tego, że ktoś wygląda pięknie, jak no, nie jest inteligentny, nie zachowuje w sposób odpowiedni. Więc to wszystko musi być razem ze sobą, tworzyć jedną całość i wtedy tak naprawdę mamy prawdziwe piękno. Ja myślę, że finalistki tej edycji tym bardziej są dowodem na to, że kobieta może być piękna i mądra. Finalistki tegorocznej edycji prawie wszystkie mówią świetnie po polsku, co mnie akurat w tym roku bardzo zaskoczyło. I z drugiej strony jest to dla mnie niesamowity zaszczyt móc uczestniczyć co roku w tych eliminacjach, w tych przedsięwzięciach związanych z konkursem Miss Egzotica. I mam nadzieję, że z roku na rok będzie coraz więcej chętnych i coraz więcej tych, którzy są zainteresowani, żeby brać udział w takim właśnie przedsięwzięciu.
Ja myślę, że jeszcze gdyby 5 lat temu ktoś powiedział, że w Polsce będziemy szukać Miss Egzotica, czyli dziewczyny egzotycznej w Polsce, to pewnie większość z nas myślałaby o blond włosej piękności. Natomiast tu się okazuje, że tak naprawdę w Polsce można spotkać takie jak ja, egzotyczne dziewczyny, które czują się 100% czasami Polkami. Projekt ten czego uczy? Po pierwsze uczy tolerancji, otwartości na to, że ktoś może trochę inaczej niż większość społeczeństwa wyglądać, ale jednak być w tym społeczeństwie, żyć, rozwijać się, chcieć w nim być i być dumnym z tego, że mieszka na przykład w Polsce. Ja jestem dumna z tego i bardzo kocham oczywiście ten kraj i bardzo mnie cieszy, że coraz więcej kolorowych, fajnych dziewczyn można spotkać na ulicach i pewnie też to cieszy panów, mam nadzieję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Kalata. Zostałam ambasadorką Miss Egzotica. Gratuluję organizatorom inicjatywy. Jest to bardzo ważne wydarzenie, które pokazuje, że nie tylko młodzież wyjeżdża z Polski, ale jest również młodzież z zagranicy, która wybiera Polskę na kraj swojego życia. Tu się kształci, tu pracuje, tu zakłada rodziny. Konkurs Miss Egzotica propaguje wielokulturowość. Poszerza nasze horyzonty, powoduje, że stajemy się coraz bardziej tolerancyjni, otwarci na inne narodowości, na inne rasy, na inne kultury. Jestem bardzo zaszczycona, że zostałam ambasadorką Miss Egzotica. I z tego właśnie miejsca chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować i pogratulować organizatorom właśnie tej inicjatywy. Nazywam się Davina Rivs-Ciara i jestem Honorary Ambassador of Miss Egzotica. Bardzo się cieszę, że jestem, że mogę tutaj być. Poznałam bardzo, bardzo wspaniałe dziewczyny i czuję, jak taka konkurencja w Polsce jest potrzebna, żeby pokazać, że są ludzie od każdego kraju, że jesteśmy akceptowani. To jest ważne. I dlaczego ja kocham Polskę? Dlaczego tutaj czuję kochana? Czuję, jak wszyscy mają serce dla mnie otwarte. Czuję, jak poznałam moją nową rodzinę przez mąż. I teraz jestem Polaka chyba, mam nadzieję. I muszę wam powiedzieć, że byłam, nie wiem, zachwycona przez jedzenie w Polsce. Ja po prostu kocham jedzenie. Polskie kuchni dla mnie jest niesamowite. Pierogi kocham, co jeszcze? Bigus, naleśniki. O, jestem głodna teraz. Będziemy jeść szybko? Jak dbam o swoje figury? Okej, jak dbam? Przez radość, przez szczęśliwa żyć chyba, tak jak każda dziewczyna tutaj w Miss Egzotica. To jest, nie wiem, chyba tak. Thank you so much Państwo za kibicowanie of our ambassadors here at Miss Egzotica. Jestem Davina Rivs-Ciara, Miss New York, USA. Zapraszamy panią Annę Kalatę oraz Davinę Reeves. Davina Reeves, Miss Nowego Jorku, zdecydowała się realizować swój amerykański sen w Polsce. Myślę, natomiast że to dobry wybór. Anna Kalata, polityk, ekonomista, minister pracy i polityki społecznej w dwóch rządach, odnalazła harmonię w Indiach, wróciła do Polski i jest wiceprezesem Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej, a od dziś także ambasadorką projektu Miss Egzotica. Proszę Państwa, brawo dla naszych ambasadorek honorowych. No, chciałam bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować w imieniu swoim i Dawiny. Jest to dla nas naprawdę bardzo duży zaszczyt
że możemy tutaj dzisiaj z Państwem być i że zostałyśmy honorowymi ambasadorkami Miss Egzotica. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i tak oto dziękujemy. Grono naszych honorowych jurorów powiększyło się o dwie zacne osoby. Także Davino, chcesz jeszcze coś Państwu powiedzieć? Chyba musi teraz, bo Ania coś powiedziała. Dobrze. Dziękuję bardzo i się cieszę, że mogłam spotkać takie piękne dziewczyn i dam trochę. Takich pięknych panów, moja droga, bo zobacz, tak, co ja się dzieje. Tak, ja musiałam ciszyć wam. Ciszę, proszę. Brawo. I dziękuję mój mąż i mój syn, że byli cały czas tutaj u nas. Kocham cię. Ale pięknie. I dziękuję bardzo Seraphina, bo jesteś piękna i dziękuję na swój projekt. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. To są, proszę Państwa, honorowe ambasadorki projektu Miss Egzotica. W tym roku trzymały statuetki. Dziękujemy serdecznie. A teraz, no, proszę tak Państwa, na scenę chciałbyśmy zaprosić nasze finalistki. Dziewczętom zostaną wręczone certyfikaty potwierdzające, że spełniają wymogi formalne i etyczne i uzyskują tytuł ambasadorka Miss Egzotica. Jeszcze raz nagródźmy dziewczęta gorącymi brawami. Alfia Al-Absaliamova, Kazachstan. Amili Elili, Tunezja. Karolina Łanowiecka, Kuba. Annalisa Ferran, Michelle He, Laura Rice, Jenny Torres, Hanna Papaniuk, Patrycja Wiktoria Konsek, Magdalena Ho, Manuela Marcel Kapitango, Angola, Marta Ousu, Ghana i Angelika Anozie, Nigeria. Wszystkie dziewczyny otrzymują certyfikat Miss Egzotica International, bo wszystkie spełniają wymogi formalne dzisiejszego konkursu. Natomiast za chwileczkę oczywiście, oprócz tych certyfikatów, do której z nich trafią te najcenniejsze dzisiejsze trofea? Wszystkie jesteście fantastyczne, naprawdę, także to wiadomo, że to jest konkurs i wszystkie nie możecie zostać laureatkami, ale wszystkie zostajecie ambasadorkami, wszystkie jesteście, byłyście i będziecie cudowne. Także jeszcze raz z całego serca wam dziękujemy. A teraz zapraszam na scenę przewodniczącego jury, który myślę już jest od nas wszystkich mądrzejszy i za chwilę podzieli się z nami tą wiedzą, mam nadzieję. Zapraszam na scenę pana Mariusza Pudzianowskiego. Jeszcze zanim udzielę głosu panu Mariuszowi, powiem, że Wirtualna Polska przeprowadziła również plebiscyt na Miss Publiczności, Miss Blue City i te wyniki również znamy. I myślę, że tutaj Omenaa, ty możesz śmiało poinformować państwa. Wszyscy ci, którzy mają dostęp do internetu, myślę, że już wiedzą, kto został Miss Wirtualnej Polski, Miss Blue City. Uzyskała ten tytuł Michelle He. Gratuluję serdecznie. Mogę ogłosić, że drugą wicemis została, albo został numer 12, to będzie Marta Osu. Naprawdę mistrz budowania napięcia. Gratulujemy serdecznie z numerem 12 Marta Osu. Druga wicemis Miss Egzotica 2014. Ja chciałam tylko również podkreślić, że wyrafinowana stylistyka, doskonałe złoto oraz wyselekcjonowane kamienie szlachetne to cechy perfekcyjnego włoskiego rzemiosła i takie nagrody ufundowała marka Stabiori dla naszych finalistek. Myślę, że możemy już poznać kolejny. No to, czyli pierwszą wicemis będzie, jak myślicie panowie?
No. No będzie Hania. Numer 8. Numer 8, Hania Hapaniuk z Białorusi. No dobrze, czyli mamy już pierwszą wicemis, a Miss Egzotika została... No poczekajmy, mamy nie tylko pierwszą wicemis, mamy też drugą wicemis, tak, mamy tak. A ja Miss Wizualnej Polski, Miss Blue City. Do rzeczy. No dobrze, zbudujmy troszeczkę zostawiam napięcia. Wam głos. Proponowałabym, żebyś nie zamykał teczki, żebym mogła jednak spojrzeć, kto został laureatką dzisiejszego wieczoru. No dobrze, niech będzie, pokażę ci. Ja już wiem. Myślę, że państwo jurorzy też mogą się domyślać i pozostali państwo również. Miss Egzotika 2014 zostaje... Poczekaj. No proszę. Nie, okularów nie wziąłem może. Zostaje ambasadorka z numerem 10, Magdalena Ho. Dziewcząt zostały ufundowane pominki kawowe przez firmę Segafredo Zanetti. Laureatka otrzymuje także pobyt w hotelu Bryza, ufundowany przez firmę Woda Naturalna, kurację kolagenową. Firma Widget ufundowała dla dziewcząt urządzenia rehabilitacyjne, także mnóstwo różnych upominków, sukienki od firmy Desperado. I także bardzo proszę, teraz jest wasz moment, dziewczęta. Proszę fotoreporterów o wykonanie zdjęć. Zapraszam również nasze honorowe ambasadorki, aby do nas dołączyły. Dla fotoreporterów. Myślę, że ten dzień naprawdę zapadnie na długo w pamięci nie tylko laureatek, ale wszystkich ambasadorek. Miss Egzotika 2014 tak. To Magdalena Ho, nasza finalistka z numerem 10. Ale ja myślę, że jeszcze jedna osoba na pewno w wyjątkowy sposób zapamięta ten wieczór, ten walentynkowy wieczór, korzystając z tego, że jest to szczególna okazja, że jest to Dzień Świętego Walentego. Zdecydowaliśmy się przyznać jeszcze jeden tytuł. Ale o tym tytule, myślę, już najlepiej opowie pan Robert Zbrzeźniak, którego zapraszam serdecznie na scenę. A o wystąpienie proszę panią Alfię Absaliamową. Alfio, zapraszam nas w środek. Udzielam głosu. No i ciekawe, czy teraz powie nie. Brawo, proszę państwa. Alfia o niczym nie wiedziała, nikt o niczym nie wiedział. Myślę, że każda z dziewcząt marzy właśnie o takim momencie. Gratulujemy serdecznie. Także gratulujemy laureatkom. Czy możemy, Alfio, czy możemy usłyszeć odpowiedź? Skoro oświadczenia tak. Zostały jeszcze raz. Poczynione publicznie. Tak. Powiedziałam tak. Ja słyszałam 3 razy, proszę państwa. Więc tak. Wygląda na to, że Alfia nie wraca do Kazachstanu. Gratulujemy serdecznie jeszcze raz wszystkim. Dziewczyny, jesteście wyjątkowe, pamiętajcie o tym. Dziękujemy bardzo i życzymy miłego wieczoru.
Dziękuję wszystkim uczestniczkom projektu Miss Egzotica. Dziękuję partnerom, dziękuję mediom, dziękuję ambasadorom honorowym, dotychczasowym, Omenie Mensah, Patrycji Kazadi, Oli Szwed, Mariuszowi Pudzianowskiemu, Byronowi Koksowi, Kiss Major, Ene Onu i tegorocznym ambasadorkom Miss Egzotica Annie Kalacie i Davinie Reeves. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu za przybycie, za kibicowanie, za wsparcie. Dziękuję i liczę na Państwa obecność, na Państwa życzliwość, także przy kolejnych edycjach Miss Egzotica. Dziękuję. Serafina Ogończyk-Mąkowska. Not many women can refute it, pimpin'. I'm a nice guy, but don't get it confused.